W państwa królowa powraca. Kiedyś rządziła na stołach obok kaszanki, kiełbachy, śledzia, galarety. No jeszcze jakichś różnych rarytasów z przeszłości. Teraz powraca, zapomniana może gdzieś w Dino, w jakiejś ladzie. Małe miasto, wiocha, mleko, cebula moczymy, cebula. Chociaż ostatnio zastanawiałem się właśnie nad cebulą, czy warto się bawić z cebulą. Przecież to tak długo trwa. Czy może spróbować kiedyś zwykłą samą wątróbę na golasa władować bez cebuli na masełku, bez niczego. Szybko to wszystko się odbędzie i będzie pięknie, cudownie. Cebula mimo wszystko chodzi, pracuje niczym dzika kocica bomba ojca, a to jestem ja. Powracam, czy jest forma, sam już nie wiem. Sami wiecie, no klasycznie, cebulę trzeba posolić, żeby się spociła, żeby oddała. Tak to wygląda. Czy znamy się na chemii? Nie do końca. Tutaj mąka prosto z młyna, widzieliście. Może będzie widać już niedługo, bo wrzucę potem pizza roku, kilka nawet. Dla was specjalnie, dla moich fanów dzikich kotów bombao. Cebula gotowa, zdejmujemy, nie robimy na tej samej patelni, masło dodajemy i pracuje. Słuchajcie tego. Powracamy do gry niczym dziki kot bombao. Przeszłość i smaki dzieciństwa, a nawet młodości wracają. Czy dalej są takie wspaniałe, czy może już nie? Sam już nie wiem, ale trzeba to sprawdzić. Big time. Zapomniana, ale myślę, że powróci. Teraz już razem z cebulą odpoczywa. To musi być krwiste, ale nie do końca. Tak przypalone. Patrzcie tutaj na tą ostrość krwistości. Może mniej. Nie wiem, to nie jest Francja lata 60., kiedy dominował w knajpach Louis Define. To jest jednak Bolesławiec Polska. Można powiedzieć lata 20. Lata 20 były zawsze szalone. Także my jesteśmy szaleni. I na koniec patrzcie tylko na to, tańczy dla nas na talerzu, to przysmażenie, ta prawda. Wracamy do smaków, myślę, że dzieciństwa, zależy kto co jada, ale czasy się zmieniają, czy powrócą. Ja powracam, ja chcę to zachować. Big time.